Jak zaparowało. Zobaczcie, ile samochodów przybyło. Nieźle. Ale pogoda. Piękna. Dobra, ogarniam się i lecimy na miasto. Wyjechana dzień drugi. Hejka, kochani. Jestem już po prysznicu i tak jak mówiłam ostatnio, pokażę wam dzisiaj, jak walczę z tym paskudnym celulitem. Tak jak widzicie, od razu po prysznicu na mokrą skórę nakładam moją ulubioną oliwkę Bambino, po czym rozsmarowuję i robię masaż bańkami. Tak, to są takie zwykłe bańki, które kupiłam na Allegro. I powiem wam, że one się tak trzymają, tak wiecie, raz się trzymają, raz nie, ale ciochram nimi ten celulit. W nadziei, że to coś pomoże. Nie no, widzę jakiś rezultat jest, także jest ok, ale chyba jednak będę musiała sobie wymienić te bańki. Nie wiem, dałam za nie około 40 zł jakoś tak, ale raczej nie były warte, takie dobre opinie były. Niby to się trzyma, ale wiecie co, no zobaczcie, trochę tam puszcza. Tak powinno zassać i się trzymać, nie? A tu jednak nie. Także masuję sobie uda, tak po 5 minut na jedną nogę, po czym przechodzę na ramiona. Tak, bo ja na rękach też mam tego celulitu. No ostatnio mi się trochę przytyło. Ostatnio już zrzucam, bo trochę dużo mi się przytyło. Ale już zrzucam, także jestem na dobrej drodze. Oprócz tego trochę diety i ćwiczeń i będzie dobrze. No, trochę za późno się za to zabrałam, ale lepiej późno niż wcale. Także dobra, ja się masuję i za chwilę pokażę wam, jak robię to na rękach. Do masażu rąk używam mniejszej bańki. Już sobie ją zmieniłam. Oliwka dobrze rozsmarowuję i lecimy. Wiem wam, że w pierwszych dniach, jak używałam, to ciągło jak diabli. Tak mówię, jejku, jak to boli. Ale z biegiem czasu skóra jak gdyby przyzwyczaiła się i teraz tak naprawdę w ogóle nie czuję. Nawet myślę, jak gdyby w ogóle słabo jakoś tak ta bańka tutaj jeździła po tej skórze. Pewnie to tylko takie wrażenie, tak jak mówię, pewnie skóra już się przyzwyczaiła, także nie zrażajcie się, jak na początku będzie ciągło, a potem ciągnie mniej. Nie czuć tak bardzo. Jeszcze wam nie powiedziałam, że na początku, jak używałam tych baniek, to pojawiały się u mnie siniaki, więc albo źle to robiłam, albo faktycznie skóra była bardzo wrażliwa, a teraz jak widzicie, ciochram, zostaje tylko takie czerwone miejsce i jest ok. Matko, jak zaparowało. Teraz przechodzę do kolejnego kroku. Tak jak wspominałam w filmik wcześniej, ja ten balsam od Everlane stosuję od niedawna, więc myślę, będzie to również fajny wspomagacz. No jak się sprawdzi, na pewno dam wam znać. Tyle, co mogę wam w tym momencie powiedzieć, to tak jak mówiłam ostatnio, daje przyjemny chłodek, także wmasowuję go w problematyczne części mojego ciała, czyli uda, ramiona, brzuch, pośladki, z głównym naciskiem na uda, tak jak mówiłam, i na ramiona. Następnie ponownie wykonuję masaż, ale już takim specjalnym masażerem. No, ja go chyba kupiłam też na Allegro, już nie pamiętam, ile za niego dałam, ale ja już go mam naprawdę bardzo długo, fajnie się sprawdza, fajnie masuje, także ma też wymienne nakładki, ale za bardzo nie wiem, do czego tam te inne nakładki służą. W sumie to używam chyba tylko 3. No i taka wymasowana, jestem szczęśliwa i wolniejsza od celulitu, mam nadzieję. Jak widzicie, to ciało faktycznie jest takie wyciochrane, widać, że jest takie, no, że jest po masażu. Nałożę sobie pielęgnację, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Jak widzicie, używam tej całej serii od Everlane, Rich Coconut. Zaczynam od oczyszczania, bardzo polubiłam się z tą pianką, mogę wam ją naprawdę polecić. Nie używam jej długo, ale spróbujecie i faktycznie stwierdzicie, że jest ok. I na koniec już egipskie cudeńko nakładam na dekolt, na biust, na łokcie, na dłonie i na stopy. Lecę z bazą, robię to dwukrotnie, potem z tuszem. Robię sobie kreskę, kocham i uwielbiam kreskę. I poprawiam brwi i to jest wszystko. Nie używam już nic, gdyż jest tak gorąco, że niech sobie skóra oddycha. Maseczka na rączkę i lecimy na przeglądy. Mam w planach wpaść do Empiku, do Rossmana, także zostańcie ze mną. Przyjechałam na straganiki. Jestem ciekawa,
co tutaj na tych straganikach można kupić. Jest srebro. Tak wiecie, za bardzo nie będę podchodzić z tą kamerą, bo może to być źle odebrane, więc tak z grubsza tylko sobie zobaczymy, jak to wygląda. Są różne pamiątki, magnesy. No jak to na takim typowym festynie, czy też nie festynie, no na takim targu pamiątkowym, targ pamiątek, tak to można nazwać. No i co, fajne te straganiki, no nie? Zawsze można jakąś pamiątkę sobie tutaj zabrać. Musiała jeszcze wrócić, bo tak wiecie, przeleciałam tylko i za bardzo dużo nie widziałam. Ale najpierw spacerek po Jasnogórskim Parku. No nawet chciałabym wejść na Jasną Górę, no ale to oczywiście już bez kamery. I potem lecimy na przeglądy. Powiem Wam, że w Częstochowie jeszcze nie weszło w nawyk, jak przechodzę przy pasach, to trzeba się zatrzymać, to trzeba przebiegać. No i w sumie ja nie mam nic przeciwko. Także udało się. Dobra, zostawię Was na chwilę z tym dźwiękiem ulicy. Ja tak właśnie lubię posłuchać ulicy, więc chłońmy. No i dotarłam, jestem w Empiku. Zrobimy sobie taki przegląd gazet z dodatkami kosmetycznymi. To jest naprawdę zawsze fajna okazja, gdyż w cenie gazety dołączony jest jeszcze jakiś fajny kosmetyk. I zobaczcie, tak jak tutaj. Mamy balsam do ciała Exotic Paradise z Bilendy, także no super. I za tą gazetę z dodatkiem damy 9,99, natomiast bez dodatku 6,99, czyli słuchajcie, płacimy tylko 3 zł za ten balsam. Także to jest naprawdę fajna okazja. Czasami są fajne rzeczy, których jeszcze nigdy nie miałyśmy, można sobie wypróbować, także ja śledzę zawsze te gazety i pomyślałam, że w końcu nigdy nie miałam takiego filmu na kanale, więc wprowadzimy sobie to jako taką już stałą serię, takie stałe przeglądy raz w miesiącu, co tam w tych gazetach fajnego, kosmetycznego można wyrwać, ale i nie kosmetycznego, bo też jak widzimy tutaj mamy książki. No i tutaj również mamy letni dodatek, maseczki do twarzy z Bilendy, jedna nawilżająca, druga detoksykująca, z dodatkiem 13,99, natomiast bez dodatku 9,99 i zwierciadło i tutaj mamy jakąś maskę do włosów. Ponownie zwierciadło i tutaj balsam do ciała, ale nie znam tego balsamu, także no nie wiem, jak miałyście, to możecie pisać w komentarzu. Ponownie L, żel i peeling do mycia twarzy, Taupe. 13,99, natomiast bez dodatku 9,99, także ekstra. I ponownie zwierciadło i tutaj baza z Bilendy, tylko tak trochę jej nie widać. No, może się odwrócisz. O. O, teraz lepiej. Co tam jeszcze z tyłu ma to zwierciadło? Może ma jeszcze coś, czego nie widzieliśmy? Nie, to jest ta sama baza, także. Także i tak fajnie, nie? Wysokie obcasy, super prezent, mleczko do opalania z Bilendy, 9,97. A
Jakie chwytliwe hasło. 5 zasad udanej randki. Sylwetka na lato. Czy tu jest jakiś dodatek w środku? Ciekawe. Nigdy nie miałam tej gazety. Oczywiście, że coś tutaj jest. I ta gazeta 8,99. Gala, intrygująca powieść, 9,99. Jejku, jak ja dawno tego nie widziałam, zobaczcie, burda. To są jakieś katalogi kolekcjonerskie. Jejku, jak to się oglądało, takie grube katalogi, to po prostu człowiek tylko marzył, że chciałby to, tamto. No nie, ale mi się przypomniało, pamiętacie? Koniecznie napiszcie w komentarzu. I Klaudia, super dodatek, książka do wyboru, 10,99. Zobaczcie tylko, co tu się dzieje na dziale dla dzieciaków. No tutaj w tych gazetkach to naprawdę jest tych dodatków, jest czym wybierać. No i te lole takie teraz na czasie. To tak sobie troszeczkę przelecimy, także powiem Wam, nie zawsze człowiek jest na czasie z tymi wszystkimi zabawkami dla dzieci. Jak potrzebuję, to korzystam ze swojego patentu, czyli wybieram się do Empiku i tutaj mam cały raj. Już wiem, co jest na topie, także nigdy źle nie trafię. Jeszcze mi się nie zdarzyło. To jest Elza? Chyba Elza. Ostatnio w HM-ie strasznie dużo było gadżetów właśnie pod tą księżniczkę Elzę. No jaka Pepa, no nie wytrzymam, zobaczcie. Fajna, nie? I jeszcze jedna ciekawość Ilona. 19,99. No, fajnie. I jeszcze jedna gazetka z Pepą. Tutaj jakieś ubranka, coś do złożenia, no nie wiem. Zestaw do zdobienia paznokci z lampą. No naprawdę. 15,99. Tak normalnie, jakby poszedł nawet do marketu, to w życiu by nie kupił takiej zabawki na czasie w takiej kwocie. No nie ma szans, nie? A to proszę, i coś do poczytania, tak mi się wydaje. I do malowania. O proszę, Super Zings. Ostatnio otwierałam saszetki. A tutaj proszę bardzo, jakieś inne dodatki. No nieźle. Zestaw Barbie. Wytnij i zrób gadżety, a tutaj nie wiem, czy to jest do malowania? Chyba do malowania. A to jakie fajne. Trzy pisma plus trzy figurki. 19,99. No naprawdę. Naprawdę fajny pomysł na prezent. Co myślicie? Myślałam, że to mikrofon, ale to jest chyba zestaw do odmuchania baniek. No nie wiem, ale widzę tutaj obok znowu ten Super Zings, także to też takie dosyć popularne. Ostatnio otwierałam saszetki, ale to już mówiłam. Możecie sobie zerknąć do filmiku. Tam też otwieram takie kolorowe opaski z Pepko. Zwycięska drużyna, gratisie zestaw sportowy. Nie wiem, o co chodzi, ale jest dostępny jak coś. O, zobaczcie, jest i Scooby. 10,99. Oglądało się bajeczka, oglądało. Dwa magazyny plus dwie figurki, 19,99. Dobra, idziemy stąd, bo dnia by nam brakło. Jednak zostaniemy przy gazetach z dodatkami kosmetycznymi. Także zapraszam Was raz w miesiącu na taki filmik przeglądu gazet z dodatkami kosmetycznymi. No i tam jakiś epizod dla dzieci też będzie, może i książki. No zobaczymy. Dobra, jeszcze chwilę na książeczkach. No nie mogę się oprzeć. Tutaj jest tak kolorowo. Zobaczcie, nawet te książeczki mają różne fajne dodatki. No ale dobra, lecimy. Słuchajcie, jestem w Rossmanie. Tak weszłam z ciekawości zobaczyć, jakie teraz promki mają. No i przy okazji zabiorę sobie lakier do paznokci. I widzę, że jest moja odżywka, którą kocham i uwielbiam. Mogę Wam ją polecić. Ja tak stosuję naprzemiennie, ale ja tak bardzo lubię
odżywki z Gliskóra. Tego akurat nigdy nie miałam. Dobre to czy niedobre? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Patrzę, czy jest promka na mój casting, ale na wszystkie są farby, tylko nie na casting. Ja się pytam, czemu? Calgon w dobrej cenie. Czyli ogólnie w Rossmanie Fiesta, kumulacja promocji, także no tak sobie przejdziemy po tych działach, co? Zobaczcie, jaka fajna cena tych kostek. Ostatnio robiłam przegląd w Biedronce i właśnie mówiłam, że za dwie 9 zł tam chyba było, także to wcale nie była dobra cena. Proszę, tutaj mamy 3. Za 10,99, oczywiście wybrane zapachy. Cilid Bank 7,99, też fajnie. Nigdy nie miałam tych świec, jest teraz na nie promka. No nie wiem. Fajna promocja na maseczki. $3,79, $4,19, $4,19. W regularnej cenie $2,99, na promce $2,19. Oj, mój ulubiony korektor w promocyjnej cenie $9,99 zabieram. Fajne promki na zapachach, zobaczcie. I to naprawdę dużo w dół. No i dobra, zobaczmy sobie ten, jak on pachnie. Całkiem fajnie, ale zabiorę ten pasek ze sobą i sprawdzę za jakiś czas. No i Joanna Krupa, Follow the Beauty. Mam, kocham, używam. Bardzo lubię ten zapach, bardzo. Tak wiecie, na potrzeby filmiku. Ale naprawdę fajnie pachną, także mocno i gorąco je Wam polecam. I tym psiknięciem żegnam się z Wami. Zapraszam Was na kolejny filmik wyjazdowy. W kolejnym filmie lecimy do Pepco i robimy sobie biżuterię z Rossmana. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę pod filmem. Do następnego. Pa! Jesteś z miasta, to widać, jesteś z miasta.